Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteście nowi na kanale. No i kontynuujemy naszą wyprawę na Skiros. Musimy tutaj ogarnąć jeszcze parę rzeczy. Między innymi zaczniemy sobie od punktu synchronizacji, pójdziemy po tego questa. Zrobimy sobie te dwa znaczniki tutaj i te dwa znaczniki tu. A po zakończeniu tej wyspy najprawdopodobniej udamy się już do Aten. Dobra, musimy tu się wspiąć. W ostatnim odcinku widzieliście, jak stąd uciekłem szybciutko. Z tej góry. Zeskoczyłem. Dobra, czy mi się wszystko nagrywa? Nagrywa mi się, więc jest git. Dobra. Możemy się wspinać. Zsynchronizować i potem iść po tego kościka tam. Okej, dawaj synchronizację. No i mamy to. Tamten jak tam biega. Ale ich też ogarniemy, przyjdzie na nich czas też. Jakich tylko spotkam, nie? W sumie jak jestem tutaj, to podejdę do tego kowala. Mam parę rzeczy do zrobienia. Do ulepszenia. Mamy do ulepszenia tutaj tak. Mamy do ulepszenia. Ten łuk chyba będzie lepiej ulepszyć, nie? 670, tak. Dobra, to sobie go zaraz wymienimy. Oczywiście ulepszymy też sobie jakby opaska. Ulepszymy też oczywiście tutaj karwasze. Gacie. Pancerzyk. Nagolanniki. Okej. Stop by again. Okej, i ten łuk wymienimy sobie na ten, a ten rozwalmy. No i dobra. Mamy to. Żegnaj. Dobra. W czym mogę ci pomóc, gościu? The doctor and the herbalist don't always see eye to eye here. But both seem to need blades hammered for their treatments of this blood fever plaguing the village. You should rest. I will, but I can get a few more done first. Just need to get them there. The boy who usually runs the deliveries, well, he's gone. So you want me to deliver it to the physician? That would be the idea, yes. Spoko, żaden problem. I'll do it. I mean, you're dead. We're done here. Dobra, gdzie to mamy zaliść? A niedaleko nawet, więc git. Kolejny łazi. Łatwiutko. Why prolong yourself?
Still standing? What was that? This is coming. Nara. Idźmy z questem. Odkryto nową lokację, sad. O. Okej. No i dobra, wszystko wiemy. Sorry, taki quest. Dobra, zobaczmy co tutaj. Delivery for you from a blacksmith. Thank you, Mistios. Here. This is for you. Dzięki. Ej, ogólnie to ten koleś wyglądał jak babka, nie? Jak podchodziłem tutaj. Dobra, gdzie tu mamy to do podpalenia? Tak się nie podpali tego? Nie. A, tu z tej strony jest, dobra. Okej. Czekaj, czy te psy mnie zaatakują? Nie, chyba. Okej. Dobra. I to mamy tutaj. Gotowe. Dobra, przybliżmy sobie to. No i tutaj musimy podejść teraz jeszcze. Tak pieprznęło, że gościa aż złożyło. Lokacja ukończona. Dobra, lecimy do kolejnego zacznika. Teraz 26 level będę miał. 5 punktów umiejętności nadal nie rozdane, nie? O, czyżby tu był niedźwiadek? Co tu jest? 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 Nic ciekawego. Najpierw atakuje, a potem jak ten, to uciekać chce. Tak, to właśnie z nimi jest, kurczę. Dobra, co to za miejscówka? No to są goście. Kryjówka piratów. Okej. Ktoś ich atakuje tak ogólnie. A, tu spore miejsce jest. A, oni się tam biją, ja sobie tu powolutku wszystko pozbieram. Czemu nie? Grecia Skiros z najwyższego szczytu nad Zatoką Głazów patrzy na południe, szukając trudów swoich celu. Pod kamiennym łukiem, gdzie Tezeusz zginął w głębinach wodnych, tam właśnie spoczywam. Pies w ogóle jest.
Gość ma 21 level, a to przeżył, nie? Czujecie to? Ciekawe. Dobra. Skarby mamy z głowy. Zostało tych 7 gości do uwolnienia. Co ich tu zaatakowało, że oni wszyscy się biją? Co ja online gram, że to ty... No i gotowa lokacja. Kim ty jesteś, kurno? W sumie nieważne. Lecimy dalej. Nie wiem, czy tu się wspinać, czy nie. Dobra. Wespnę się tutaj. Tam jeszcze jest w ogóle znacznik do synchronizacji. O, jaskinia. Git, to będzie pewnie jakiś niedźwiedź, coś w tym stylu, wilki. Dobra, szybciej będzie pobiec tędy niż się wspinać. No. Dokładnie tak. Trzy wilki. Skinia dzikich zwierząt. Gotowe. Dobra, czy tu coś jeszcze jest do znalezienia? Teoretycznie mogę tutaj tędy jeszcze wyjść. Dobra, tego nie będę zbierał już. To tutaj przypadkiem nie ma być gdzieś tego znaleziska. Pod łukiem. Tego co tam niedawno znaleźliśmy, o tym tekst. Bo tu gdzieś, nie? W wodzie to będzie. Tak mi się wydaje. Że przy okazji na to trafimy. Know this place, Icarus? It's where Lycomedes threw Theseus to his death. Nic mi to nie mówi.
Okej. Okay. I to nam jeszcze zostało, nie? Nie mogłem tego teraz zrobić. Mamy level up chyba. A jeszcze jakiś quest się pojawił, czasowy. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Weźmy tego questa i tą miejscówkę i lecimy do Aten. Siema. Need something? Riches await the brave, Mistios. A chest of gold and silver. And gems. Countless gems. Where is this chest? That's the problem, Mistios. It lies on the seabed. I'd go after it. But cursed sharks make it impossible. And you want me to gut all the sharks? Yes. All of them must be gutted. Do you accept? All right. Wezmę, ale pewnie tak tego nie zrobię, bo mi się nie będzie chciało. Gdzie to jest niby? Gdzie to zadanie mnie prowadzi? Aha. Okej, zabijaj rekinę, co to wiecie. Gdzie jest ten? Questa olać. Ale, o właśnie. Nie wiem gdzie to... A tu, dobra, na górce. Biegnij. Nie chcę mi się z tym niedźwiedziem walczyć. Obozowisko Kimona. Okej. Okay. Za dużo ich w tym obozowisku tu nie widzę. A, jest czterech i tak. O, nawet więcej. Dobra tam. Ale oni są słabi, nie? Mogłoby to się chociaż trochę skalować. Nie wiem po co mi się to wyświetla co chwilę. Jak mnie to nie interesuje. Dobra. Problem jest taki, że tu jest łowca. Chciałbym go jeszcze ogarnąć. Zanim się udam do tej miejscowości, nie? Tu po Atenach też będzie trzeba ogarnąć tego. Tu jest jakiś znacznik jeszcze, what? I tu, a to w sumie jak będę robił ten kawałek, to mogę tam podpłynąć. Dobra, no chciałbym tego łowcę ogarnąć jeszcze. Tylko potrzebujemy najpierw jakiegoś...
statku, nie? Czekajcie, łatwiej będzie oczywiście się tepnąć tutaj. Będzie to o wiele szybsze. Zanim ja tam dojdę, to już będę tam w ciągu sekundy przez teleportację. Podczas czytywania, no właśnie. Łódka tu była, ale jeszcze chciałbym zobaczyć z tamtej strony, czy jest jakaś łódeczka. Bo jak z tej strony jest łódka, to bym z tej wziął. No ale niestety nie ma. Dobra, no. Weźmiemy sobie tą. Weźmiemy sobie tą do tego zadania. Mam wrażenie, że jakoś wolniej płynie. Nie mogłem wejść na nią. Od razu. No i dobra, git. Lecimy. Wow. Podskoczyłem łódeczką. Fajnie, fajnie. Dobra, niech będzie. Ej, dobra, bo ja tu nie przeżyję najprawdopodobniej tego. No, nie mogę. Nie popłynę tym tak daleko. Ale mogę tutaj pójść. Mogę pójść tu, ogarnąć tego łowcę. Ogarnę sobie włócznię, bo mogę ją już ulepszyć, jak widać. Na załączonym obrazku. O. I po tego gościa też mogę podejść, nie? Ciekawe, czy jak ulepszę tą włócznię, to mi teraz tutaj pozwoli odblokować jakieś tam levele tych moich umiejętności. Wydaje mi się, że nie, że to nadal za niski level będę miał tej włóczni. Tam chyba piąty potrzebuję. No ale zobaczmy. Forge activated. Synchronizing retransmission chronosity. Contact engaged. Mam wrażenie, że jeszcze bym mógł ulepszyć. A nie, nie mogę. Okej. 26 level od razu wbił. Zobaczmy to. To jest gdzieś na górze. No i to. Tak czy siak muszę stąd wyjść. Tak, no. Tak i tak. Teleportacja zawsze szybsza. Nowe zadanie, ulepsz włócznie. A, 1 na 7, okej. Okay. To git jak na razie. Ale ma niby 21 level, więc powinniśmy dać z nim radę sobie. Akurat będzie to takie miłe zakończenie odcineczka. Kurde, dalej się gościu nie dało.
Nie będę z tymi zwierzątkami walczył. Dobra. No, trochę ich tu więcej jest. They'll be watching for me. I need to be careful. Nie było trudne. W ogóle czemu ona nie zaczęła ten atakować czy coś? Czy uciekać? Uwolnijmy tych. Dobra, gdzie jest trzeci? A tu jest, dobra. No i, że tak powiem, gotowe, nie? Ogarnięty ten obszar też w sumie mamy dzięki temu. I będziemy kończyli ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku. Zapraszam na streamy. I następny odcinek zaczniemy sobie od tego tutaj miejsca. Potem skoczymy sobie do portu, popłyniemy po tego czciciela i przeteleportujemy się do Aten, żeby robić kolejny obszar. A na dziś to tyle. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć!